Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Bartłomiej Bolechowski. Jestem instruktorem Strong First, czyli szkoły siły, odpowiadającej za to, by nauczyć Cię, jak trenować z odważnikami kulowymi oraz z wagą własnego ciała, by spotęgować przez ilość przypięć, jakie generują na treningu, spotęgować Twoją siłę. Wyznajemy zasadę, że siła to umiejętność, którą opanować może każda jedna osoba. I chcę Tobie pokazać, że oprócz treningów bardzo ważne w Twoim życiu będzie to, co wkładasz do talerza, ponieważ wyznajemy zasadę, że jesteś tym, co jesz. W tym przypadku będziemy rozmawiali o tym, że jesteś tym, co pijesz, ponieważ czas na treningu to jest tylko pewna jednostka, która wpływa na 30% Twojego sukcesu. Pozostałe rzeczy to jest czas spędzony w kuchni, czas na regenerację, rzeczy, o których większość z Was może zapominać. Ja dzisiaj chcę Tobie pokazać coś, co pozwoliło mi wejść na kolejny poziom w kettlach, pozwoliło mi zdobyć ostatnio tytuł Top Team Instruktora jako trzeciej osoby w Polsce. Także uważam, że sam trening nie da Ci takich efektów, jeżeli nie będziesz odpowiednio się odżywiać. Do tej pory korzystałem bardzo często, zanim poznałem warzywa, owoce, zanim piłem wcześniej soki z jagodą acai, bardzo dużo używałem suplementów przedtreningowych, białek syntetycznych itd., co spowodowało, że moje wyniki krwi, moje badania były tak okropne, wskazywały na to, że mam anemię. I wtedy zacząłem czytać, ponieważ no jako sportowiec, który ma kaloryfer, jest w jakiś sposób osobą godną naśladowania. Ludzie chcieli podnosić takie ciężary jak ja, chcieli mieć taką formę jak ja. Niestety nie do końca potrafiłem im powiedzieć, jak mają rozwiązać rzeczy ze swoją dietą, gdyż sam po wynikach badań okazywało się, że moja dieta nie była zdrowa. Zabrakło w niej witamin, zabrakło w niej owoców. Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy lekarz spytał, kiedy ostatni raz jadłem pomarańczę. Dlatego chcę Tobie pokazać, jak zaczynam swój dzień. Ponieważ każdy dzień, oprócz tego, że szklankę ciepłej wody na dzień dobry, żeby rozrzedzić troszeczkę krew i ocieplić tą krew, piję szklankę ciepłej wody, po czym przygotowuję sobie pierwszy sok, który nazywam detoksykacyjny. Jest to taki sok na detoks, który składa się, będzie z 4 jabłek, 1 cytryny i 2 limonek. Z racji tego, że bardzo ciężko dzisiaj jest o bio, owoce i rzeczy z ekologicznych upraw, dlatego ja każde owoce i warzywa psikuję sobie z wodą, szklanka wody, w tym oto pojemniku znajduje się szklanka wody, szklanka sody, szklanka octu i 2 łyżeczki sody oczyszczonej. Dzięki czemu po spsikaniu takich owoców na 5 minut zostawiam je. Wszystkie metale ciężkie, które są w pestycydach i w tym, czym sikają dzisiaj nasze owoce, we wszystkich chemicznych rzeczach, one zostają wypłukane, więc wtedy mam jakby lekkość w podaniu tego też swojemu rocznemu synkowi, nie bojąc się o to, że mogę mu takim sokiem zrobić jakąś krzywdę. Korzystamy z wyciskarki wolnoobrotowej, akurat na tyle fajnie, gdybym korzystał z innej, prawdopodobnie musiałbym te jabłka pokroić i tak dalej. Dla mnie czas jest ważny, ponieważ używając jej w klubie, czasami na treningu 40 osób czeka na taki soczek po treningu, więc nie miałbym czasu na to, albo musiał zatrudnić ze 3 osoby, które by takie soki po treningach robiły. W tej wyciskarce firmy ForceWiz mamy o tyle fajnie, że całe jabłko wchodzi i jest miażdżone w tempie błyskawicznym. Cytryna ma posmak dosyć kwaskowaty, jest kurka, jest cierpka i no niestety nie, ten sok wtedy nie jest tak dobry jak w momencie, kiedy to obiorę. Cytryna w ogóle stymuluje soki trawienne, stymuluje pracę jelit i pomaga wytworzyć soki trawienne, dzięki czemu działa przeczyszczająco. Jest to świetny pomysł na rozpoczęcie dnia. Pamiętaj jeszcze o tym, by limonki i cytryny nie trzymać w lodówce, ponieważ moment, kiedy byłyby zimne, dają dużo mniej soku.
Używając jabłek w tym przepisie, zwracam uwagę na to, iż posiadają one bardzo dużo pektyny, czyli błonnika, który rozpuszczalny jest w wodzie i pomaga zwalczyć ten zły cholesterol. Reguluje pracę nerek, wątroby i jakby wypłukuje też metale ciężkie z Twojego organizmu. Także takim sokiem zaczynam swój dzień. Tobie również polecam, ponieważ nie dość, że znajdziesz w nim dużo fajnej energii, oczyszczysz organizm i zdobędziesz siły witalne na kilkanaście godzin ciężkiej pracy, a w tym w moim przypadku 3 bądź 4 treningów dziennie. Pozdrawiam.